Witamy naszych słuchaczy. Witamy. Głos Berlina dla Państwa tu z Poznania. Ja, Aleksandra Fedorska, jestem dziennikarką i zajmuję się energetyką. Relacjonuję o sprawach polskich dla niemieckich mediów i o kwestiach z Niemiec dla polskich mediów. Ze mną dla Państwa dzisiaj Tomasz Wolszczyn. Dobry wieczór, nazywam się Tomasz Wolszczyn. Witam wszystkich słuchaczy z pięknego Warsztajn i zapraszam na naszą nową audycję Głos Berlina. Dzisiaj przedstawimy Państwu na wstępie taki krótki przegląd prasy. Po prostu to, o czym się mówiło w Niemczech w ostatnim czasie. Następnie chcemy Państwu przedstawić nasze wrażenia, czy to, co my uważamy za ważne, co chodzi o niemieckie media. Chcemy Państwu przedstawić prasę, przedstawić krótko telewizję oraz radio. Jaki jest to system, czym się cechuje, jak funkcjonuje system medialny w Niemczech. I myślę, że możemy Państwu tu bardzo wiele moich też doświadczeń jako dziennikarka wnieść coś nowego. I Tomasz oczywiście ze swojego zakresu też bardzo dużo jako przedsiębiorca. Masz też wzgląd w kwestie czysto ekonomiczne tam na miejscu. Jest to, uważam, bardzo, bardzo interesujące źródło. Tomasz, zaczynamy. O czym mówiono u Ciebie w Warsztajn? Słuchaj, ostatnie kilka dni kręciły się i tak wokoło wojny w Ukrainie, a następnie głównym tematem było dostarczenie amunicji kasetowej do Ukrainy. W Niemczech, powiedzmy, ta dostawa jest bardzo sceptycznie widziana, ponieważ skutkiem teoretycznie tej amunicji mogą zranieni, zabici być ludność cywilna. Prawda? Mówisz o tym sceptycyzmie, a powiedz mi, czy masz takie wrażenie, że na przykład niektóre media, czy niektóre środowiska, czy partie opowiadają się bardziej, a niektóre mniej ostro w tym temacie? Tak, zgadza się. Wiadomo, na tym temacie są negatywnie nastawione partie, tak jak Die Grüne, Zieloni oraz częściowo SPD. CDU głównie popiera, ponieważ CDU wie doskonale, że nie ma dużo alternatyw w tym momencie. Produkcja amunicji w Europie jeszcze jest na bardzo niskim poziomie, a Amerykanie niestety amunicja też jest na wyczerpaniu. Dlatego też uważam osobiście, że dostawa tej amunicji była potrzebna. Wiesz, tak robiąc przegląd prasy, a regularnie robię to dla polskich mediów, przeglądam niemiecką prasę, to odnoszę wrażenie, że wielkim tematem ostatnich tygodni jest po prostu też dyskusja na temat AfD. Pojawiły się kolejne sondaże, chyba w tym najnowszym, nie wiem, to nie był Bild nawet, który to przedstawił, tamte 22% dla AfD? Tak, to był Bild, ale wracając do AfD, właśnie kilka minut temu przeczytałem na chyba NTV, tak krótko rzuciłem oko, się wypowiadał Merz. Pan Merz jest szefem CDU. Ja się wypowiadał, że on sobie wyobraża współpracę z AfD na poziomie komunalnym. O, wielka zmiana. To było kilka minut temu, to przeczytałem. Albo to był Bild, albo NTV. Mi się wydaje, że to na NTV, na stronie od nich to przed chwilą czytałem. No, to będzie, powiem Ci, chyba wielki temat dla wschodu Niemiec. Tak. To będzie wielki, wielki temat dla wschodu Niemiec. Państwu tu krótko przybliżymy może tło tego. Prawicowa, populistyczna partia AfD, Alternative für Deutschland, jest naprawdę silna w samorządach wschodnich. I ostatnio doszło do takiego przełomu, bo wybrano pierwszego w Niemczech starostę z AfD. I przez długi lat, przez ostatnie, można powiedzieć, od założenia praktycznie tego AfD, wszystkie partie mówiły, że nie będą współpracowały z nią. I że stworzą jakby taki mur, taką osłonę, tak? Kordon sanitarny w tłumaczeniu na polski. Bardzo dziwne to tłumaczenie, ale okej.
że stworzą takie coś i po prostu uniemożliwią rządzenie, współrządzenie AFT, ale jak widać, nastroje się zmieniły. Jestem bardzo zdziwiona. Musi to być to, tak jak mówisz, nie? Coś bardzo nowego, bo... To całkiem świeże. Ale mi się wydaje, że powoli partie się już przygotowują no, do wyborów w przyszłym roku, prawda? CDU by pragnęła dalej rządzić. Po tej wielkiej koalicji z SPD myślę, że na to już nie mają wielkiej ochoty. FDP na dzień dzisiejszy raczej znowu do Bundestag nie wejdzie. To zostają tylko Zieloni i AfD na przyszłych wyborach. Ty myślisz, że Merz to robi jako taki eksperyment, czy to by wyszło na poziomie federalnym nawet? Moim zdaniem na poziomie komunalnym to wyjdzie. Na poziomie federalnym no jeszcze no nie jestem pewny. Z Höcka jako liderem AfD raczej nie. Wiesz co, mi tu chodzi... Tak, teraz muszę powiedzieć, że mnie bardzo zaskoczyłeś tą wypowiedzią Merca, ale raczej myślę tu o sytuacji w Brandenburgii, którą względnie dobrze znam, bo ja jednak tam często pracuję we Frankfurcie nad Odrą, jestem bardzo często i muszę przyznać, że tam faktycznie jest też po prostu praktyczna potrzeba, tak, żeby w ogóle te samorządy mogły funkcjonować, to tam AfD jest tak silna, że inaczej w ogóle nie można by dojść do decyzji. I ja teraz nie wiem, czy Merz ogłaszając takie coś, jakby nie spuszcza z paska tych swoich wschodnio-niemieckich jakby działaczy tego niskiego szczebla. Do zawarcia kontaktu z AfD, a te kontakty moim zdaniem są już od dłuższego czasu. Zgadza się. Dużo CDU wyboru nie ma, albo jeszcze do wyboru, tak jak mówiliśmy, AfD, albo Die Linke, która we wschodnich Niemczech też jest bardzo silna. Chociaż Die Linke mamy teraz problem, że tam grozi rozłam, prawda? Że pani Wanklecht planuje ewentualnie swoją własną partię. Powiemy coś o tej pani, bo no ona ma bardzo takie bardzo interesujące tło. Zgadza się. To żona Oskar Lafontaine, który był kilka lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu, szefem i liderem SPD. Jest to bardzo interesująca osoba. Miałam okazję już jakieś 15 lat temu ją osobiście po prostu poznać. I muszę powiedzieć, że ona robi na nas, na dziennikarzach, wrażenie. Ona ma jak najbardziej charyzmę, może teraz mniejszą niż kiedyś. Poznałam ją, jak jeszcze nie miała 40. Trzeba też przyznać, że jest silna retorycznie. I jest jednak na tle wszystkich innych kobiet w polityce jednak bardzo piękną kobietą. No, zgadza się, można to potwierdzić. I jest to coś, co normalnie nie występuje jakby w niemieckiej polityce, że ktoś jest tak ewidentnie przepiękny, tak? I kamera ją lubi. Ona ma naprawdę silną retorykę. Dobry głos. I co to jest? Zawsze się tak dziwiłam, co tak w tym jej pięknie jest. A jej ojciec biologiczny jest obcokrajowcem, chyba nawet pochodzi z Iranu. Coś tam było. Ale tak, co jest bardzo dziwną historią, ponieważ Wagner ze swoją matką przecież wychowywała się we wschodnim Berlinie. Więc ona ma historię wschodnich Niemiec. Ona siebie sama rozumie jako osobę, która wychowała się tam, która się też jako jakby jednostka polityczna tam wykształciła. I ona ma poglądy już nie tylko lewicowe, tylko po prostu komunistyczne. Zgadza się. Ta kobieta jest czystą komunistką. Tak. I jej ostra retoryka, ta retoryka jest strasznie antyamerykańska.
Kiedyś, jak się ją słyszało, czy też jej jakieś występy, jeszcze tak 15 lat temu nie przypominam sobie, żeby te wypowiedzi były aż tak ekstremalne. Ona się naprawdę na przestrzeni ostatnich 15-10 lat zradykalizowała. Tak, zgadza się. Tu mamy znowu, powiedzmy, taką wspólną cechę Die Linke und AfD. Obydwoje mają, są partiami proputinowskimi, prawda? Tak. Obydwie partie dążą, powiedzmy, do zakończenia pokojowo wojny na Ukrainie, tak jak oni to nazywają. Oni dążą do wygranej Putina, przyznajmy. Zgadza się. Tylko to brzmi lepiej, jak się powie pokój na Ukrainie. Ale to są obydwie partie proputinowskie, są wspomagane przez Kreml finansowo. To wiadomo, że i AfD, i Die Linke dostają grube pieniążki z Kremla. Tak, i wiesz, jak na przykład mam wywiad, czy jestem gdzieś, obserwuję tych polityków z AfD, wiadomo, oni też są zróżnicowani. Muszę przyznać, że miałam ostatnio wywiad też z politykiem, który był umiarkowany i nawet całkiem sensownie się z nim rozmawiało. Że są też tacy, jest to akurat Brandenburczyk, który zasiada w Landtagu. W miarę normalna była to rozmowa. Nie mogę powiedzieć, żeby padły tam jakieś ekstremalne rzeczy i nawet ta rozmowa odbywała się kulturalnie. Ale są w AfD po prostu neonaziści. Tak, zgadza się. Normalnie straszne. I też inni tacy grubo ciosani intelektualnie politycy, no nie można, nawet trudno jest to słowo tam użyć, ale tacy demagodzy, tacy kuchenni, tacy wiesz, trzeciego sortu, nie? Bo tak jak pan Gauland. Tak, tacy... że to jednak jakoś nie oddziaływuje, ale uważam, w przypadku Wagenknecht ona jest intelektualistką. Tak, zgadza się. I to naprawdę tak nietuzinkową. To jest osoba nietuzinkowa i robiąca wrażenie. I ona może moim zdaniem, swoim działaniem, ona nie sięga wcale w taki głuchy elektorat AfD, czy ten po prostu taki prosty elektorat lewicy. Nie, ona oddziaływuje w środku społeczeństwa. Tak. Ona moim zdaniem dociera do ludzi wykształconych, ona posługuje się ich językiem. Dlatego uważam też osobiście, że szkoda, że ta kobieta jest w tej partii. A powiem ci tak. Gdyby była w CDU albo w SPD, ona by naprawdę zrobiła karierę i mógłbym sobie wyobrazić, powiedzmy, z tych dwóch partii, z ramienia z tych dwóch partii i jako kanclerza. Tak, jakby nie było tych poglądów jej i też to jest więcej niż pogląd. Mi się zdaje, to jest jej DNA. Ona jest taką przekonaną, wierzącą komunistką, nie? Więc to jest marksistka. Tak. To jest, ona jest całą sobą taka, ale warsztat polityczny i retoryczny to ona ma wow. Naprawdę, naprawdę wow. I chcę jeszcze, może naszym słuchaczom, naszych słuchaczy to zainteresuje. Mało jest wywiadów o niej. Tylko od czasu do czasu ona pozwala sobie w wywiadach mówić o sobie i o rzeczach osobistych, bo jej historia osobista jest bardzo, bardzo ciekawa. Przez długi czas, właśnie jako ta młoda, piękna, tak, lewicowa gwiazda, była związana z takim, biznesmenem spod ciemnej gwiazdy. Nie wiem, czy wiesz. Za którym ciągnęły się kwestie podatkowe, inne takie machlojki, brudki tego i tego. I nawet ona gdzieś tam występowała, o ile wiem, w sądzie jako świadek, jako nieoskarżona, bo ona z tymi biznesami nic nie miała wspólnego. Ale proszę zobaczyć, tak? Taka wierząca komunistka z takim biznesmenem, nie? Czystym kapitalistą. Ale tak, więc jakoś tak. No, ale to wszystko jakoś padło. I ona, wtedy 40-parolatka, spotyka
Oscara Lafontaine'a. Oni się musieli już wcześniej przecież współpracować ze sobą, no ale zbliżają się wtedy do siebie. On pan 70+, nie? Z malutkim dzieckiem, bo jak to dla tych szefów STP, SPD jest modą, to tych pań, już mówiliśmy kiedyś o Schröderze, prawda? Żona numer 5, to Lafontaine też miał ich wiele. Może nie 5, ale parę na pewno. No i pojawia się właśnie Wagnest i Lafontaine i oni zbliżają się do siebie. Jest to, powiem tobie, taka niesamowita story. No i to się trzyma. To się trzyma, ale jak ona go poznaje, to ona ma około 40. Znaczy, tak, jak oni się zbliżają do siebie, tak? To ona ma około 40 i dzisiaj jest kobietą 50+. I ona w ostatnich latach udzieliła bardzo osobistego wywiadu i bardzo kobiecego. I o tej rzeczy bardzo rzadko się w ogóle mówi, mi się zdaje, w polityce i o kobietach, bo rzadko się pyta kobiety o ich życie osobiste, prawda? Takie bardzo kobiece. I ona powiedziała, więc bardzo wzruszające zdanie, wiesz, które mnie aż wzruszyło, jak to czytałam. Ona powiedziała, że jest w jej życiu, jej zakres życia, który jest pusty. I ona tą pustkę odczuwa. Ona wie, że ta pustka jest już na zawsze, no bo ona jest kobietą bezdzietną. Tak, tak. I to był jedyny raz, który ona się tak otworzyła i mi się zdaje, że też dopiero wtedy chyba wiele osób ją zrozumiało. Bo to była bardzo osobista wypowiedź i taka, no, wzruszająca. Co nie znaczy, że ta osoba mnie przekonuje, bo w ogóle tak nie jest, wręcz odwrotnie. Ale zaczynam coś rozumieć, dlaczego ona się zradykalizowała w ostatnich latach. Rozumiem, że to życie jako polityk, tak, jako taki właśnie, jako populistka, lewicowa populistka, wojująca lewicowa populistka, możliwe, że to jest to jedyne, co zostało. Taką stawiam tezę, może to jest takie troszeczkę kuchenna psychologia, ale tak rzucam tobie, Tomasz, nie wiem, co ty o tym sądzisz. Słuchając, powiedzmy, jej w Bundestagu, jej retoryki, jej wypowiedzi, no to muszę no przyznać, że to no, mógłbym ci nawet dać rację. Tak głębiej się nad tym jeszcze nie zastanawiałem, dlaczego ona aż tak radykalnie podchodzi do pewnych tematów, ale według twojej wypowiedzi coś w tym może być. Że to jest no jedyne, co jej tak, szczerze mówiąc, no zostało. Że ta kobieta koncentruje się tylko na swoich celach politycznych, żeby jak najdalej dojść. Ma też ambicje polityczne. Tak. To tyle o Sarze Wagenknecht. Wszystkim polecam. Zapomniałam już, w jakim portalu, ale ukazał się artykuł na temat tej pary. Oscar Lafontaine i Sara Wagenknecht, mojego autorstwa. Wszystkich, których interesuje ta historia, uważam, że jest interesującym aspektem życia politycznego w Niemczech. Ta parka, zapraszam. Tomasz, no i co jeszcze w tym tygodniu, słuchaj? Słuchaj, w tym tygodniu taka, no, coś śmiesznego. Żyliśmy 3 dni lwicą w Berlinie, tak, która się stała dzikiem. Super, cały tak. Dzień w telewizji był tylko pościg lwa. Obojętnie, jaki kanał włączyłaś, pościg lwa. Tam zamknięte ulice, tam zamknięte, tam widziano lwa, tam widziano lwa. Tam się włączyły klany arabskie, że to od nich lew jest, proszę nam zwrócić. I to szło 3 dni. W końcu okazało się, że to jest dzik. Niesamowita wpadka, nie? Ja nie chcę wiedzieć, ile to pieniędzy kosztowało. Ale chyba też tak jako wizerunek, nie? Tak tych daleko rozwiniętych Niemiec, co wszystko wiedzą lepiej, nie? Trochę głupio. Tak. No wpadka no policji, no wpadka medialna też można by powiedzieć.
ale no wiadomo, mamy lato, ludzie mają urlopy i szukają powiedzmy czegoś innego, z czego się można pośmiać, z czym można trochę emocji mieć, prawda? I to idealnie no pasowało. Ale masz rację, bo lekki temat, nie? Tak. Lew, takie turystyczne jeszcze jakby taka sensacja, no wszystko jest, nie? No, to dla mnie było też śmieszne, się wypowiadali mieszkańcy, że policja zabrania im wyjść z psami no, na spacer, ponieważ lew może zjeść psa. Ale jakie, wiesz, jakie przeżycia, to przed kamerą mogli mówić o lwie, no z ekstra, tak, 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 a w końcu super. Wyszło, że to jednak dzik. Ale nie, naprawdę, słuchaj, masz rację, nie jestem w stanie teraz żadnym tematem tygodnia jakby teraz... Tego lwa przebić. To jest to. Lew, który stał się dzikiem. Tak. Lew, który okazał się dzikiem. Super. Który okazał się dzikiem, to się zgadza. Ale wiadomo, ludzie mieli zajęcie, nie musieli głębiej myśleć na pewne tematy polityczne. No to powiedzmy, taka mała zmiana. Wiesz, mnie zaskoczył też ten artykuł tego Palmera. To jest były już burmistrz Tübingen. Jeszcze jest. Członek, nie, czy go wyrzucili z gryny już? To nie wiem, czy to nie jest tak, że on sam odszedł? Czy on miał odejść? Coś takiego było teraz. Wiesz co, ja tą historię kojarzę tak, że no jego, on jako niby zielony burmistrz, tak, takiego uniwersyteckiego miasta, to on nie jest zbytnio progresywny, tak, tylko po prostu ma takie poglądy wręcz konserwatywne i ostre i on krytykował praktycznie już od zawsze dużą część właśnie tych zielonych pomysłów, nie? Zgadza się, zgadza się. Jeden z niewielu polityków zielonych, których powiedzmy bardzo lubię. On był bardzo konkretny. Bardzo konkretny. To co miał na języku, to też no, powiedział, prawda? Też, ale powiem, polityka lokalna. Proszę. Trzeba też po prostu przyznać, że jak on w przeszłości krytykował konkretne rzeczy, ale nie można powiedzieć, że on to robił w jakiś wulgarny, za ostry sposób, nie uważasz? Bo nie atakował jakby konkretnie osobiście jakichś ludzi, tylko po prostu względnie zdroworozsądkowo krytykował, tak. Nie uważasz? Zgadza się. Bardzo konkretna osoba, powiedzmy nawet trochę mało polityczna. Jakby to można byłoby powiedzieć, mało dyplomatyczna, o właśnie, mało dyplomatyczna. To, co miał na języku, no to powiedział, jak coś mu nie pasowało, to powiedział. Było też chyba ta afera o to jedno słowo na N, co powiedział, prawda, o Afroamerykanach, tylko o mieszkańcach Afryki. Tak, po angielsku brzmi to podobnie. Tak. U nas M, tak? Tak. Tak. I chyba po tym to była właśnie, to było to, że no jednak doszło do jakiegoś takiego konfliktu już na dobre z zielonymi. I ja sobie przypominam to tak, że on na następny dzień jednak zrezygnował. To bardzo szybko poszło. Tak, że on zrezygnował. Czy z tą rezygnacją jego... czy to było tak, że on od razu już jakby poszedł już tylko do domu, już nie przychodził tam do ratusza, tak czy nie, i jak to jest z jego członkostwem w partii, czy to już się zadziało, czy nie, to tego dokładnie nie wiem, ale ja przypominam sobie to tak, że on jednak zrezygnował z członkostwa, nie, chyba z funkcji partyjnych. Członkostwa, nie wiem, czy to było tam wymienione, ale po prostu z swojej aktywnej polityki. Tak, nacisk z góry był po prostu no, za duży. To już chodziło, powiedzmy, już grubo, rok, dwa, to wszystko się już tak z Palma działało. Ale słuchaj, Palma teraz ostro jest jedynką w Die Welt.
Jest to niesamowite i mówi po prostu konkretnie, ten kraj upada. Tak, kraj niemiecki pod względem gospodarki na dzień dzisiejszy bardzo się pogarsza. Dużo firm no niestety padło albo w następnych no, miesiącach padnie. Powiedz, są jakieś branże, które są szczególnie tym dotknięte? Tak. Na dzień dzisiejszy branża budowlana jest bardzo dotknięta. Mamy wielu klientów z branży budowlanej i do końca roku dużo tych firm ma jeszcze zlecenia, bo to są zlecenia ze zeszłego roku, stare zlecenia, ale brakuje nowych zleceń. Dużo firm budowlanych w przyszłym roku no, po prostu pójdzie na konkurs insolvent, ponieważ nie ma nowych zleceń. Czemu nie ma nowych zleceń? Ponieważ odsetki na kredyty budowlane bardzo wzrosły. To jest jeden punkt. Drugi punkt, normalni ludzie nie biorą tych kredytów, ponieważ nie stać ich, żeby te kredyty spłacać. Oraz też nie wiadomo z następnym dniem, co przyniesie przyszłość. To jest branża budowlana. Druga branża to widzimy, to są no, na przykład firmy metalurgiczne, które produkują albo robią no, na przykład dla osób prywatnych płoty, bramy. To mamy też kilku klientów, to w przyszłym roku nie mają w ogóle zleceń. W tym związane są no, na przykład też firmy, które duże firmy, które ocynkują. Są wprawdzie zmniejszają produkcję ze względu A na mniej zleceń i ze względu też energetycznych. Ja osobiście znam taką dosyć dużą jedną firmę, która zmniejsza teraz o minimum 50% produkcję na ten rok. Powiedz mi, jak to wygląda w takim miasteczku? Mieszkasz w pięknym miasteczku kojarzonym z piwem. Warsztajna, mieszkasz w Warsztajn. Mówiłeś, że to jest miasteczko tak 10 tysięcy, tak? Tak, 10 tysięcy, ale firmę prowadzimy w Dortmundzie, czyli już w bardzo dużym mieście, prawda? I to nawet na takie duże miasto po prostu ja odczuwam też po klientach, że ja osobiście też my mamy o wiele mniej zapytań, mniej zleceń, też płatność klientów się pogorszyła, bardzo się pogorszyła, ponieważ nawet duże firmy nie mają pieniędzy. Nie mają już to muszę potwierdzić, bo w mediach jest ciut lepiej, ale zaskakuje mnie, że duże firmy medialne, czy nawet media publiczne, bo takie w Niemczech są, na przykład Deutsche Welle, z którą współpracuję, bardzo oszczędzają. I tak, nawet powiedziałabym, oszczędzają na tym, co najważniejsze. Tak. To znaczy, że no już tak idą do tej substancji. Przytoczę taki przykład, że można tam jako dziennikarz, dziennikarka opracowywać reportaże. Jest to coś bardzo interesującego. Ale muszę przyznać, że kwota, którą się za to dostaje, uniemożliwia napisanie reportażu, bo jest po prostu tak niska, że ja bym musiała, aby po prostu jakby te koszty uregulować takiego reportażu, ja bym musiała z własnej kieszeni dwa razy tyle włożyć. Podobną sytuację też już też osobiście mamy, że zgłaszają się firmy, które by miały dla nas powiedzmy nowe zlecenia, ale te firmy już nam dają tą cenę. Oni nam no, narzucają cenę, za ile my to zlecenie mamy wykonać. I w tym momencie, jak
ja bym osobiście to policzył, no to ja wychodzę na zero. Dlatego to mamy coraz częściej. Wiadomo, czasami takie zlecenia odrzucamy, ale no czasami je bierzemy, żeby po prostu pracownikom no zapewnić pracę. Chociaż idzie to po kosztach, ale pracownik, każdy chce dostać swoją wypłatę punktualnie. Człowiek chce być też uczciwy i bierze takie zlecenia, chociaż idą w minus. Tak, w tym świecie ekonomii, jak widać w Niemczech, bardzo dużo się dzieje i też prasa, i szczególnie te takie tytuły poważne ekonomiczne, bardzo się za to zabierają, przyznasz, że ta dyskusja przecież jest głośna. I zaczęło się wszystko, bo to jest cała jakby lawina takich artykułów. Też tak to odczuwasz, że każde duże medium publikuje na ten temat. Tak, no tak. Po prostu te liczby, fundamentalne liczby są po prostu takie marne w Niemczech. I tak jak mówisz, nie wiedziałam, że odczuwają to firmy już w taki sposób. Tak. I zaczęło się wszystko, to chcę Państwu przedstawić takie interesujące medium, bo ono jest względnie nowe. Ono funkcjonuje w ogóle od paru lat. To jest The Pioneer. Mało się o tym medium mówi, ale coraz częściej udaje się temu, bo jest to w formie takiej portalowej, zorganizowane i zaczęło się wszystko od bardzo interesującej postaci niemieckich mediów, Gabor Steingart. To jest były naczelny Handelsblattu i on założył całkiem nowe medium. I jakby tak marketingowo powiedział, że będą wszyscy pracowali na statku w Berlinie. To jest na takiej barce, która krąży na Spree. I zaczęli jako medium czysto berlińskie. I ten Steinga, który jest świetnie znany, po prostu jego nazwisko to jest taki magnes nieomal na wszystkich dziennikarzy, przyciąga świetnych dziennikarzy. To trzeba przyznać. I bardzo fajnie się z nim współpracuje. Miałam okazję publikacji dwóch artykułów. Jest to fantastyczna, bardzo nowa i bardzo dynamiczna redakcja. Super ludzie i po prostu wszyscy, którzy chcą coś nowego, fascynującego zrobić, to dzwonią do The Pioneer, bo to jest to nowe, to jest to świetne. I oni mają całkowicie nowy koncept, że nie kupuje się już jakby takiej gazety, tak? Tylko płaci się, jakby wspiera się tego całego Steingarta i jego pomysł wyznaczonymi kwotami. To znaczy, że to nie jest jak taki crowdfunding, że daje ile chce, tak? Tylko, że daje minimum 25 euro. I im się udaje bardzo dobrze na tym funkcjonować. Oni mają jeszcze innych inwestorów poza tymi czytelnikami, tak? Są jeszcze inni inwestorzy inwestujący już w innej skali. W ten projekt, ale jest to absolutnie fascynująca rzecz i oni mniej więcej 6 tygodni temu tym się zajął były super redaktor Wirtschaftswoche. To jest taki tygodnik, ten tygodnik ekonomiczny w Niemczech. Kojarzysz Wirtschaftswoche? Oczywiście. No i to jest już marka sama w sobie i tam Christian Schlesinger, redaktor, którego bardzo, bardzo, bardzo cenię, bo miałam już okazję z nim współpracować, naprawdę zna się na ekonomii i ma pióro. I to, co po prostu ma, on ma wyczucie czasu. On czuje temat. I on był takim pierwszym, który opisał dokładnie, na co choruje ekonomia Niemiec. Napisał to w 5 takich oczywistych punktach. I właśnie, wszystko to, co ty wymieniłeś, tak? Energetyka, zaspane innowacje, tak. Przespane okazje właśnie innowacyjne, ta straszna biurokracja, jeszcze przed audycją rozmawialiśmy o Urzędzie Skarbowym w Niemczech, który jest po prostu tragedią, tak? Papierki, które zabijają. Poważne problemy z pracownikami. O, to jest bardzo duży problem. Powiedzmy tak, my... od pewnego czasu szukamy nowego pracownika i nie jesteśmy w stanie znaleźć. Powiedz, Tomasz, dlaczego? Z czym to ma związek?
Wybór na rynku pracy jest bardzo duży. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy teraz nastawienie pracowników z mojego punktu widzenia jako pracodawcy jest taki, więcej wolnego czasu przy tej samej wypłacie. Ale to może w takich firmach, jakie my mamy oraz w przemyśle, to nie funkcjonuje. Że ktoś będzie, że ktoś pracuje powiedzmy codziennie tylko po te 7 godzin, 4 dni w tygodniu, a chciałby mieć płacone za 5 dni w tygodniu. Może to w takich home office by to funkcjonowało, ale nie w przemyśle. To jest niemożliwe. Mamy dużo klientów, którzy muszą po minimum 8 godzin do 10 godzin dziennie pracować. Te nadgodziny oczywiście są pracownikom bardzo dobrze płacone, ale i te firmy, które dobrze płacą, nie są w stanie znaleźć teraz nowych pracowników. No więc te problemy, które wymienił Schlesinger i Tomasz, ty teraz przybliżyłeś ten problem ze strony właśnie pracodawcy. To była bardzo dobra diagnoza sytuacji niemieckiej ekonomii i mam takie wrażenie, że każde duże medium w Niemczech, to znaczy FAZ, Handelsblatt, Süddeutsche, poszło za ciosem i tam się ukazał podobny artykuł. I odnoszę takie wrażenie, że zawsze jak czytam coś na ten temat, wiadomo, Die Welt też zawsze ma to w obrotach, no, Der Spiegel, wiadomo. Samo. Ale oni właściwie powtarzają tą koncepcję Schlesingera, który to tak super zrobił. Mhm. Bardzo Państwu polecam śledzić tego dziennikarza, bo jest on względnie młody i jeszcze bardzo, bardzo dużo usłyszymy od Krystiana, którego serdecznie pozdrawiam, bo muszę powiedzieć, że mnie bardzo wiele nauczył. I po prostu świetnie, świetnie sobie radził w tym Wirtschaftswoche, no i teraz to, co robi w The Pioneer jest wow. Świetny dziennikarz i myślę, że temat, na który wpadł, który wyczuł, jest, słuchaj, tematem chyba ostatniego czasu, co? Jest tematem ostatniego czasu. Wiadomo, teraz coraz więcej mediów na to wskoczyły, ponieważ powiedzmy ta kryza w Niemczech gospodarcza jest powoli odczuwalna. A powiedz, bo ty też śledzisz te telewizyjne wszystkie rzeczy. Co tak w telewizji na ten temat? Wiadomo, w telewizji na ten temat też tematem jest, jaka wysoka jest bezrobotność, chociaż moim zdaniem to w tym momencie nie ma nic do tego. Omawiane są oczywiście tematy współpracy z Chinami, że niemiecka gospodarka jest bardzo, bardzo powiedzmy zależna od Chin pod względem gospodarczym, pod względem powiedzmy tak jak farmaceutycznym. Cała farmaceutyka jest produkowana albo w Chinach, albo w Indiach. Stal, aluminium i inne metale przychodzą głównie z Chin. Chiny narzucają ceny na ten temat. To są teraz takie główne tematy, które też oprócz, wiadomo, wojny w Ukrainie są podawane. Zwłaszcza teraz był, jeżeli się nie mylę, nasz wirtschaftsminister w Indiach, na odwiedzinach w Indiach. I to widzę, że się szykuje mocniejsza współpraca teraz z Indiami zamiast z Chinami. Że będą chcieli, bo Niemcy nie byli tak obecni, prawda, w Indiach i w ogóle Indiach, ta współpraca tak bolała. W Indiach właśnie niemiecka gospodarka tak nie była obecna, głównie niemiecka gospodarka była bardzo obecna w Chinach. Wiadomo, większość producentów samochodów produkuje w Chinach, mają wielkie fabryki, też inne wiąza przemysłu, jak na przykład Siemens, Bosch, produkuje w Chinach na bardzo wysoką skalę.
od tej pory. I my jesteśmy też zależni, tak jak już wspomniałem, od surowców. Teraz wszyscy głośno krzyczą o samochodach elektrycznych, ale wiadomo, litium jest dostarczane głównie przez Chiny. No wiesz co, to też zwróciłam uwagę, że o tych elektrycznych się mówi, bo od kiedy nie ma już tych dopłat wysokich, to też nawet sprzedaż tych elektrycznych po prostu kuleje. Przypominam sobie teraz taki tytuł, Handelsblatt, że jakby rozwiązanie tego problemu byłoby proste, po prostu produkować tańsze samochody elektryczne, ale to jakoś tym koncernom nie wychodzi. No nie wychodzi, chociaż ludzi bardzo boli nam, na przykład miałem ten temat ze znajomym ostatnio, który chciał sobie auto elektryczne kupić, VW ID3. I mówi do mnie, słuchaj, czemu ja mam to auto tu kupić, zapłacić tyle pieniędzy, jak to auto w Chinach kosztuje, identyczne, tylko 15 czy 16 tysięcy euro. I to ludzi bardzo, bardzo boli. Wiesz, to może być też związane z tym, tak jak mówiłeś, bo jeśli ludzie nie chcą inwestować w nowe mieszkanie, w nowy dom, tak? Jeśli są problemy ze zleceniami, to powiedz mi, który wariat kupi teraz sobie nowy samochód? Że dlatego, właściwie to jest, wiesz, to jest po prostu takie zamknięte koło, nie? Tak, no dlatego sprzedaż teraz aut w Niemczech elektrycznych głównie zmalała. Chociaż też spalinowych aut zmalała. Teraz w Niemczech coraz więcej ludzi swoje auta będzie trzymało dłużej i będzie je po prostu reperować. Nie ma po prostu, mieszkańcy Niemiec nie mają tyle pieniędzy. Ostatnio no, czytałem też pewien artykuł na temat urlopów. Coraz więcej osób nie jest w stanie nawet no, na tydzień, na rok gdzieś na urlop wyjechać. Słuchaj, jest to... No bo z drugiej strony mówisz, że tak trudno jest zdobyć ludzi, że są po prostu są braki na rynku pracy pracowników. Tak. Powiedz mi, czy Niemcy, którzy są znani ze swojej angst, tak? German angst, znani są z pewnego lęku, strachu, marudzenia i nie należą akurat do takich bardzo ułańskich narodów, jak my tu. Czy to nie jest tak troszeczkę, że oni, ale także za pomocą ich mediów, wpędzają się w pewien stan depresyjny. Tak. Oni lubią takie coś. Tak, tak. I to troszeczkę działa jak lawina, tak? Ja sobie tak powiem, że wszystko jest strasznie, 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 no to nie kupię nowego samochodu, nie pojadę na jakiś fifny urlop, siedzę i się zadręczam i zadręczam wszystkich wokoło. Tak. To, no to jest też związane no medialnie, ale to znowu zależy, kto jaką telewizję ogląda, prawda? Jeżeli ja to widzę no na przykład z rana, jak rano wstanę, sobie zrobię kawę, włączę najpierw CDF, a potem sobie włączę na przykład NTV, to ja oglądam dwa różne światy wiadomości. Mhm. Na czym polega ta różnica? Powiedzmy, pewne rzeczy wracają no, do wojny na Ukrainie, jest bardziej podawana no, na NTV, na Welt, niż no, na Öffentliche, tak jak no, na CDF-ie. Może tam będzie krótka wzmianka, że zostało coś tam raz zbombardowane, ale tak ogólnie nie ma takich szerokich wiadomości na ten temat, jak na NTV czy na Die Welt. Może troszeczkę wskażemy pewne struktury słuchaczom, dobrze? Bo powiedzieliśmy troszeczkę o prasie, to może potem później więcej o tym. Teraz przechodzimy do telewizji i radia. Dobrze, Tomas? Pozwolisz, tak, żebyśmy tak po prostu... Zrobimy sobie taki mały skoczek. Tak. I w przypadku telewizji i radia mamy dwa systemy. Tomas już to pięknie powiedział, öffentlich-rechtliche, tak, na to płaci każdy Niemiec i naprawdę każde gospodarstwo domowe płaci na to abonament. Coś 18,95, tak? Tak, aktualnie? Tak, prywatnie. Jeżeli masz firmę, no to jeszcze płaci dodatkowe
radio, które masz w pracy, radio, które masz w aucie, czyli za każdy odbiornik jeszcze dodatkowo płacisz. I żeby ktoś tak nie myślał, że jak ty nie oglądasz telewizji, że ty możesz jakoś się z tego, jakoś z tego wyjść, nie? Nie, nie. Oni przyjdą, oni zapukają. Tak, oni przyjdą, bo oni stoją w kontakcie z urzędem meldunkowym. I oni mają po prostu dane, że ty tam jesteś, teraz płać. To znaczy, że każde gospodarstwo domowe płaci tą kwotę. I z tego utrzymywany jest olbrzymia machina medialna. To trzeba przyznać, że to są tak. Stacje telewizyjno-radiowe ogólnokrajowe, jak na przykład Deutschlandfunk, nie? Telewizyjna CDF to jest ogólnokrajowa, AFT, przepraszam. ARD. Już za bardzo tego AFT. ARD. To jest jakby program pierwszy w Niemczech. I to są te ogólnokrajowe, ale utrzymywane z tych abonamentów są jeszcze takie regionalne. Na przykład Norddeutscher Rundfunk na północy, Bayerischer Rundfunk na południu. Jest ich sporo w tych regionach. I one jeszcze nie tylko, że są jakby w całym regionie, one jeszcze mają podregiony. Fenomenalny system i on już wtedy idzie telewizyjno-radiowo. Tak? Jest jeszcze coś, co jest utrzymywane przez państwo już wtedy z podatków. To jest Deutsche Welle, które już wymieniłam. Medium, z którym ja współpracuję. I które nadaje o Niemczech na cały świat. W 43 chyba językach. I jest to też taki fenomen, ale to też trzeba opłacić. I to wszystko, co jest finansowane przez państwo i przez ten abonament, to ma tak wpisane nie tylko te zarządy, co wszyscy politycy samorządów się cieszą, bo mogą wylądować w takim fajnym zarządzie. Nawet taka niesamowita pani jak Manuela Schwesig, tak? Nam znana jakby z szczególnej przyjaźni z Rosją, to ona teraz ma właśnie taki, wiesz, ma takie krzesełko w zarządzie. Tak, tak, mama. No więc super, każdy ma jakąś szansę sobie troszeczkę dorobić. I te stacje, one mają ten Auftrag, jakby takie zlecenie edukacyjne, Bildungsauftrag. To znaczy, że one mają jakby uczyć. No i tak jak już powiedziałeś, jak włączasz ten CDF, to jesteś tak pouczany, prawda? Tak, jesteś pouczany. Można było nawet by powiedzieć, że ARD, CDF idą linią rządu, prawda? Chociaż i powinni uczą. Być neutralni. Bardzo dużo uczą. I trzeba też przyznać, że troszeczkę od strony dziennikarskiej jest to troszeczkę inne pojęcie, bo ja jestem przyzwyczajona docierać do mojego czytelnika czy słuchacza, tak? Ja chcę tutaj państwa, jak ja sobie tam wyobrażam, panią XY, tak? Ja chcę do pani dotrzeć, czy do pana. Ja się o pana staram, ja walczę o mojego czytelnika, o mojego słuchacza. Do tego jestem przyzwyczajona. Tak siebie widzę jako dziennikarkę. Ja chcę dla państwa coś zrobić i dla państwa coś przekazać i z państwem dyskutować. A nie w tych raczej publicznych radiostacjach to jest takie coś, że tutaj nie chodzi tak o te potrzeby tego słuchacza, tylko to jest właśnie takie zachowanie jakby tej wysokiej jakości w sensie właśnie tego z edukacyjnego polecenia. Zgadza się. To jest całkowicie inna praca. Na przykład teksty, które potem są odczytywane na antenie, ten zarząd musi na przykład się zgodzić. Tak, nie mówię o tym zarządzie politycznym, ale zarząd redakcyjny. A nie ja, jako moderator danej audycji, tak, że ja sobie mówię, co ja uważam, no bo ja tutaj mam wyczucie momentu i tak dalej. Nie. To musi uzyskać wcześniej akceptację. Jest to tłumaczone tym, że tylko tak można zapewnić wysoką jakość. Słaba argumentacja strony ARD, CDF, prawda? Ulubione zdanie, że niby to, co widzą cztery oczy czy sześć oczu, jest lepsze od... Tak.
mojego wyczucia momentu przy mikrofonie. Ale tak jest, jest inna praca od strony właśnie dziennikarza. To jest ta jedna część systemu. Tak? Robimy teraz wielki krok, wracamy do lat 80., bo dopiero od lat 80. Niemcy poznali prywatną telewizję. Tak. Byłeś już wtedy w Niemczech? Nie, ja jestem w Niemczech od 91. Ja jestem, powiedzmy, to były te czasy, gdzie właśnie mówimy teraz o RTL. Tak. Zaczynał komercyjnie działać. Wiadomo, RTL no, należy do grupy RTL. Tam mamy głównie program RTL, Fox, Super RTL, RTL 2. I mamy jeszcze w Niemczech drugą grupę, to jest ProSiebenSat.1 grupa. Do niej no, należy no, ProSiebenSat.1, tak jak mamy Die Welt, jeżeli się nie mylę, też do niej no, należy. Do RTL i jeszcze należy NTV. To jest program informacyjny, informacyjny, który wymieniłeś. Tak, tak. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o wiadomości, informacje, najbardziej moim zdaniem, ja oglądam NTV und die Welt, ponieważ wiadomości tam są bardzo świeże, w miarę świeże, niż na przykład z CDF albo ARD. Chciałabym krótko, bo to mi umknęło. Krótko wróci, dobrze? Pozwolisz na moment, Tomasz, żebyśmy wrócili do pracy tych publicznych. Bo w ostatnim czasie tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Po pierwsze, zaznaczmy, że oni mają strasznie dużo pieniędzy. Tak. I im bardzo zależy w tym samozrozumieniu na bardzo wysokiej jakości tego materiału. Takim przykładem jest na przykład kontrola tego, co idzie na antenie. Ale ma to też pozytywną stronę. To muszę przyznać, bo zauważyłam dwa kierunki rozwoju, które mnie bardzo miło zaskoczyły. Mhm. Bo szczególnie te regionalne, mam tu na myśli Westdeutscher Rundfunk, WDR, nie? Mhm. Tak samo NDR. One zaczynają przy śledztwach ze sobą współpracować. Mhm. I oni mają dobrych fachowców. Jak oni jeszcze połączą środki, to wychodzą niesamowite rzeczy. I drodzy słuchacze, ostatnio, bo ja sobie słucham czasem właśnie te ich podcasty, powstał taki super interesujący świat niemieckich podcastów właśnie w tych publicznych mediach. I ostatnio biegałam i miałam w uszach, słuchałam śledztwa o tej aferze z Rammstein. Wierzą Państwo, ta kapela. I to była dwugodzinna audycja, dziennikarsko tak niesamowicie fajnie zrobiona i też narracyjnie. Ja biegłam tu przez taki poznański lasek, nie? Tomasz, ja się normalnie przestraszyłam. Było tak dobrze zrobione, tak tą atmosferę tych wydarzeń, ja biegłam i zaczęłam się bać. I sobie pomyślałam, jaka to jest niesamowita robota, którą ci dziennikarze zrobili. I to coraz częściej występuje. Podcasty, proszę Państwa, one są wolno dostępne, też za granicą. Więc jeśli ktoś posługuje się językiem niemieckim, gorzej czy lepiej, obojętnie, one są tak fascynujące i od strony technicznej i narracyjnej, to są naprawdę są małe skarby. Bardzo, bardzo polecam. Każda z tych stacji ma swoją stronę internetową, gdzie ma wolno dostępne podcasty. Są ich setki. Ale te najnowsze, niech Państwo się skoncentrują nad tymi najnowszymi, bo moim zdaniem coś tam się budzi właśnie dzięki tej współpracy. Co tam się rodzi coś naprawdę wow. Czego długo nie było. Do tego no, muszę no, powiedzieć, się przyznać, się pochwalić. Też, że 2 lata temu byłem w Gliwicach na koncercie Rammsteina. Ale nie robiłeś nic złego. Nie. Za daleko siedziałem, wiesz. Dobrze. To tylko taka wrzutka moja, przepraszam. Ty odlatujesz teraz w prywatne media. Ja jestem w prywatnych mediach, tak.
I do tych dwóch grup prywatnych mamy jeszcze trzecią grupę, to jest Springer Verlag. Moim zdaniem bardzo ważna grupa, ponieważ Springer Verlag jest Bild. A Bild w Niemczech jest gazetą, która jest najbardziej powszechna i najbardziej czytana. Często Bild jest podśmiewany swoją narracją, prawda? Ale z Bild się każdy liczy, ponieważ czytelność jest masakryczna Bild. To widać prawie każdy, pracownik kupuje Bild. Jak się siedzi na przerwie, wszyscy czytają Bild. Fenomenem jest, że ją się jeszcze czyta na papierze, nie? Tak. Bo ma bardzo ostrą paywall. Ja czasem sięgam, bo ja coś chcę na przykład doczytać sobie, nie? Czy zacytować. To jest tak ostra paywall, nic. Nawet tytułu nie widzę. Koniec. Strona się zamyka. Bardzo ostry mają paywall. Tak. Dlatego sobie to wykupiłem, żeby tam trochę dalej poczytać. Jest drogi? Powiem ci, pierwszy rok chyba jest za 8 euro, jeżeli się nie mylę. Co mam w pamięci. A po roku zobaczymy. Powiem ci, że do niektórych wiadomości, też do spraw Ukrainy, Bild można też wziąć, ponieważ jest wiele tematów, które się tylko w Bildzie jako pierwsze rzeczy też pojawiają. Tak. Dobrze. No to jak już zaczęliśmy, mamy trzy grupy i one między sobą, wiadomo, konkurują, która jest lepsza. Też pod względem wiadomości to mamy raz NTV, dwa Welt. Pod względem swoich artykułów czy swoich reportaży one się dużo od siebie nie różnią. Tematyka jest prawie identyczna. Politycznie siedzą obydwa, powiedzmy, neutralni. Nie mamy tutaj żadnej ani na lewo, ani na prawo. Są neutralnymi mediami, prawda? I chyba nie ma tego pouczania, nie? Nie ma. Tu mamy bardzo szybkie wiadomości, bardzo konkretne wiadomości, bez tego właśnie pouczania ze strony ARD-CDF. Bo to jest jednak, muszę powiedzieć, w tych dziennikach takich i też niektórych publicystycznych, to jest tak pan moderator, pan nauczyciel, tak, który nam tłumaczy definicję, mówi powoli, pięknym Hochdeutsch, tak. To mamy tą największą różnicę między tymi dwoma, powiedzmy, obiektami medialnymi w Niemczech, które między sobą też bardzo konkurują. Tak, ja myślę, że te systemy konkurują, ale zobacz, całkowicie inaczej się finansują, prywatni z reklamy, ale to też nie jest tak, bo w tych publicznych też już weszła reklama. Więc one są tak strasznie, strasznie bogate i nawet one w ostatnim czasie zaczęły strasznie na nas, dziennikarzach, oszczędzać. No wszędzie teraz, każdy stara się oszczędzać, czy to nawet, tak jak już mówisz, u ciebie, albo tak jak u mnie. To od, powiedzmy, tak 3-4 miesięcy sytuacja się pogarsza. Dobrze, może tyle o telewizji i pod to podpięte jest radio, bo radio ma ten sam system, że mamy... prywatne i mamy te publiczne. Tak. Poziom ogólnokrajowy, poziom regionalny, który jest jeszcze w małych sekcjach lokalnych. Na dole, nie? Tak. I tak samo funkcjonuje to w przypadku radia. Teraz otwórzmy wielki, wielki świat mediów w sensie prasowym, bo tam akurat ja... Już żeśmy zaczęli z Bildem. Tak.
chyba naprawdę fenomen, bo to jest jedyny tabloid Niemiec, nie? Największy. Tak, największy. Są jeszcze mniejsze, mamy ten Express regionalnie, który też jest nawet no, czytany dosyć szeroko, ale głównie chodzi o Bild. Chyba troszeczkę Morgenpost, nie? Morgenpost, no Morgenpost też. Ale mniej. Większość no właśnie ludzi czyta Bild, ponieważ to jest no napisane bardzo prostą mową, żeby każdy mógł to zrozumieć. Moim zdaniem Bild jest już, idzie lekko w prawym kierunku. Zawsze chyba tak było. Tak, Bild był konserwatywnym i zawsze szedł lekko no na prawo. I wiesz co, chyba w Bild jakby wszystko, tak? Pierwsza strona trochę polityki, druga strona, nie wiem, jeszcze jest ta pani taka. O, już teraz, ostatnia strona. Ostatnia strona. Potem po prostu też sport, nie? Też sport, wiadomo, sport w Niemczech, bardzo ważna piłka nożna, to zawsze dwie, trzy strony. Tak. To jest, dlatego Bild jest tak dobrze sprzedawany. Ponieważ dużo ludzi kupuje też Bild, jeżeli chodzi o strony sportu. Tak, i mówisz dostępny język dla każdego. Jeśli się pomyśli, że w Niemczech jest wiele, wiele milionów osób, które niewystarczająco dobrze znają niemiecki, Bild można zawsze zrozumieć. Tak. Dużo zdjęcia, duże obrazki. Tak, z podstawowym niemieckim zrozumie każdy człowiek Bild. A to jest całkiem coś innego w gazetach takich jak Süddeutsche Zeitung, bo to jest druga najważniejsza, co chodzi o nakład. Gazeta w Niemczech, to jest Süddeutsche Zeitung i ona się z nazwy tak by wskazywała na południe Niemiec. Ona jest sprzedawana na terenie całego kraju, ale ma taki dodatek monachijski. Fascynujące medium, wytrzymało wszystkie zmiany czasu. Może ze względu na to Monachium, nie wiem. To jest jedno z niewielu mediów, które tytułów prasowych w Niemczech, które naprawdę nie współpracują z freelancerami jak ja. Mhm. Wszyscy, którzy tam piszą, mają etat. Lub są z projektów, bo taka forma też jest, że są takie projekty międzynarodowe. Ale nie można jako całkowity freelancer na przykład sprzedać im jakiegoś artykułu, nie wiem, z Polski na przykład. Mhm. Tego na przykład nie widziałem. Oni są bardzo zasadniczy w tych sprawach. Są jednym z najlepszych pracodawców w całej branży. Wiadomo, bajery są zawsze konserwatywne były, prawda? I mają, to jest medium z niesamowitą jakością. To jest super. Następnie powiedziałabym, jak powiedziałem, FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ekonomia, wysoka jakość i też konserwatyzm, nie? Tak. I słuchajcie, mają bardzo drogi abonament. Chyba poniżej 20 euro nie ma nic. No. Süddeutsche też jest droga. Też jest drogie. To mamy jeszcze Rheinische Zeitung, to też no, czasami człowiek no, zagląda tam. To jest bardziej właśnie tutaj z naszego zachodniego. Oni są jeszcze niezależni, czy są już pod jakimś koncernem? Oj, tego ci nie powiem. To naprawdę teraz nie wiem. Bo my na razie, proszę Państwa, to co wymieniliśmy, to są media, które są własnym właścicielem. Tak? Süddeutsche Zeitung, ona jest swoim własnym właścicielem. Frankfurter Allgemeine Zeitung też. Te duże media, które po prostu tym jednym tytułem mogą się finansować, to są swoimi własnymi właścicielami. Ale to, co się stało po tym kryzysie, znaczy upadku jakby tej gazetki papierowej, nie? Die Bild, słyszeliśmy, nadal w papierze funkcjonuje. Tak. Ale doszło do takiego kryzysu tych wielu, wielu, wielu gazet lokalnych. Wiadomo, era internetu, portale. Prawda, że czytamy wszystko i tak na naszych komórkach, nie Tomasz? Tak. Więc świat tutaj się zmienił i po prostu ten nakład papierowy strasznie upadł i zrobiły się taki podział regionalny lokalnych gazet, które nadal się ukazują.
Tam tutaj przykład, na przykład Kiloński Kila Nachrichten. Lübecker Nachrichten, one się wszystkie ukazują, ale one są już częścią koncernu. Metzakiema. Z Hanoweru, taki koncern, który po prostu kupił wiele lokalnych gazet. Na południu Niemiec mamy Merkur. Münchner Merkur, który oni się już nazywają wewnętrznie firma IPEN i oni mają 71 lokalnych mediów pod sobą. Czwarty największy koncern medialny w Niemczech, o którym mało kto słyszy. Bardzo, bardzo wpływowy, interesujące medium. Współpracowałam z nimi nawet parę lat. Bardzo się rozwijają internetowo, ale mają trudności, to sami powiedzieli, bo ich czytelnik nie czyta kwestii międzynarodowych. Tylko lokalnych. Oni są bardzo skupieni na lokalnych treściach. On preferuje, to znaczy jak się tam pisze jakiś artykuł, to trzeba najpierw nawiązać do czegoś, co się u nich lokalnie stało. I to jest wiadomo dla dziennikarza, jak ja, bardzo trudne i takie mozolne. I wtedy traci to sens. Więc nabrały wpływu na niemiecką prasę całe koncerny. I chcę Państwu zwrócić uwagę na pewien fenomen. Kojarzą Państwo Saksonię i Dresden. I tam jest Sächsische Zeitung. I ona, ta Zeitung i jeszcze inne lokalne na terenie całych Niemiec należą do takiego koncernu DDV. I to jest grupa medialna i teraz niech Państwo posłuchają, którego właścicielem, której właścicielem jest SPD. Przecież to jest niesamowite. To jest najbogatsza partia polityczna w Niemczech, SPD, to jest właściciel wielu tysięcy niesamowicie interesujących nieruchomości. Bo wiesz, że oni mają te dawne nieruchomości związkowe. Wiem. Tylko najciekawsze w tym jest, że to jest partia socjalistyczna, prawda? Czyli od początku stworzenia tej partii to była antykapitalistyczna partia. Tutaj mamy teraz po kilkudziesięciu latach, prawie no, nawet po ponad 100 latach, mamy partię kapitalistyczną. Tak, i ona ma medium, po prostu ona ma grupę medialną, do której należą ważne lokalne gazety. Dresden jest ważnym miejscem w Niemczech. Wiele innych takich gazetek jest i jeszcze krótko tak, żeby określić mniej więcej koszty, bo powiedziałeś, że Die Bild mniej więcej 8, nie? Tak. Abonament. To jeśli Państwo chcą taką lokalną gazetę, właśnie mam tutaj przykład Sächsische Zeitung, bo często właśnie potrzebuję tematów w Saksonii, szukam ich. Więc czytam regularnie z Sächsische Zeitung i to jest 7,99. To jest normalna taka cena na abonament cyfrowy, czytają Państwo na komórce. To jest standard, to jest 7,99. Die Welt kosztuje 10. Uważam, że na przykład tu się bardzo opłaca, bo jest to moim zdaniem najbardziej interesująca gazeta w Niemczech, nie? Ja mam abonament właśnie na trzy gazety. To mam właśnie Die Welt, Bild i Frankfurt Allgemeine. No, ekonomia to potrzebujesz, pewnie. No. Teraz przejdę do medium, które ja się czuję szczególnie związana, bo bardzo lubię Handelsblatt. Jest to też medium, po prostu, z którym ściśle współpracuję, więc może ja nie będę dużo o tym mówił, będę ich tylko chwalić, to jest nie fair. Tomasz, może ty byś parę słów o Handelsblatcie? Handelsblatt. Bardzo ważna gazeta ekonomiczna. Piszą też bardzo, bardzo ciekawe artykuły, które też postuję na szybko w złej ambasadzie. Staram się szybko translatora włączyć i przerzucić. Jeżeli chodzi też o, powiedzmy, o giełdę i inne rzeczy oraz o stosunki ekonomiczne ogólnie międzypaństwowe, jest bardzo warto do poczytania. Więc to, co chodzi o prasę, to żeśmy jakby, można powiedzieć, wszystko tak przeszli, nie? Tak, z grubsza, bo to jakby człowiek
wszedł w każdą grupę osobno, to możemy tutaj siedzieć do godzinami. Ale to jest bardzo interesujące, że jednak ten system medialny w Niemczech jest różnorodny i to przez tą mieszankę między prywatnymi a publicznymi. Przyznasz, że tych mediów jest dużo? Tak, tak. Jest bardzo dużo, bardzo no, różnorodny. Niemcy kraj demokratyczny, mamy wolność słowa, prawda? Możemy sobie wybrać, co chcemy przeczytać, co chcemy obejrzeć. Tak, i tych form, czy to należy do koncernu związanego z SPD, tak, czy to należy do finansowanego przez abonament, czy nawet jak Deutsche Welle przez podatki, tak, to są bardzo, bardzo różne elementy, od do, a czego w ogóle nie poruszyliśmy, Die Zeit, żeśmy nie poruszyli jeszcze tygodników. No tygodników. Wielka historia stoi za tą gazetą. Nie wiem, ty chcesz? Nie, proszę. Ty jesteś bardziej dziennikarska ode mnie, to proszę. Ale ja o tych, z którymi współpracuję, nie będę tyle mówić, bo to nie, jest... Nie, spoko. Okay. To tych bierzesz ty na siebie, a ja mogę więcej powiedzieć o tych, z którymi nigdy nie współpracowałam. Nigdy nie współpracowałam z Die Zeit. Jest to na pewno historycznie i jakościowo, to jest to. Pamiętam, z jakim namaszczeniem, jako młoda studentka politologii, czytałam tą grubą gazetę. Ona była taka gruba w tych czasach, od A do Z, i zawsze marzyłam napisać coś takiego, co tam czytałam. To był, może teraz już mniej, ale kiedyś był to wyznacznik tego, jak należy pisać w całym kraju, przyznasz, nie? Tak. To byli zawsze bardzo, bardzo znani publicyści, którzy tam byli naczelnymi redaktorami. To były gwiazdy niemieckiej publicystyki. Ta Dünhof. Trzeba powiedzieć, że każdy z artykułami Die Zeit się liczył, prawda? Tak. Politycznie, jak Zeit coś napisało na pierwszej stronie, to mogło nawet kanclerza wyrzucić ze swojego stołku politycznego. To tak, to było to. I kiedyś, tego niestety nie ma, ale kiedyś były to częściowo artykuły odważne. Tak. Teraz to się już troszeczkę zmieniło. Teraz wszyscy, większość idzie politycz korekt, jak to się mówi, że musi być wszystko politycznie prawidłowe. Że nie ma. Zeit straciło takie coś, straciło też chyba wyczucie na tematy. Wszystkie ostatnie ważne tematy ich jakby oni przegapili to. Ale jak patrzysz na liczby, ich nakład się nie zmienia. Oni stoją około 500 000. Dużo ludzi czyta Die Zeit jeszcze do tej pory, prawda? To mamy tą jedną rzecz, Die Zeit, ale mamy też takie kolorowe gazety, takie grube, fajne, jak Stern, jak Spiegel. To bardzo z miłą chęcią czytam. Chociaż Spiegel jest gazetą, która bardziej w lewym kierunku idzie, prawda? A Stern to jest gazeta, powiedzmy, znana też z lat 80., gdzie opublikowała pamiętniki Adolfa Hitlera, które okazały się fałszywe. Tak. Oni tak polecieli, powiedzmy, ze swoją reputacją i też z pieniążkami, że do tej pory się tej gazecie to wypomina. I drogie panie, bo teraz do pań tutaj, no słuchaj, Die Bunte. Ach ja, Die Bunte. Nie mów tak lekceważąco. Ja nie mówię lekceważająco, tylko ja widzę to u mojej żony, prawda? Ach, Die Bunte. O, już ją lubię, bo Die Bunte to jest naprawdę, panie idą do fryzjera, siadają, tam jest Die Bunte i mówię pani, po prostu następne 45 minut będą fantastyczne. Powiedzmy taki jeden z pierwszych pudelków niemieckich. Ale on jest lepszy, przyznasz, że jest lepszy od pudelka.
Tak, i też jest o wiele starszy, prawda? To jest jedna z pierwszych, powiedzmy, czasopism dla kobiet, które no, powstały. I one nie są czysto plotkarskie, bo na przykład zobacz, jakie mają super fajne wywiady. Wiesz co, się muszę przyznać, no czasami jak siedzę u lekarza, to wiadomo w niemieckich... Tak, nie mam wyjścia. W Niemczech jest tak, w Niemczech nie ma przychodni pod tym względem jako przychodnia. Są lekarze prywatni, którzy są płaceni z kasy chorych i mają te swoje tam poczekalnie i leżą gratis gazety, które można sobie no poczytać. Głównie leży właśnie Spiegel, Stern, Autobild dla mężczyzn, prawda? I Die Bunte. Jak człowiek ma pecha, to wejdzie do takiego gabinetu i leżą 4-5 numerów Die Bunte, ale nic dla mężczyzn. Czyli godzinę siedzieć i nic nie robić, to też kijowo. To człowiek czyta Die Bunte. No i co, powiedz coś czasem ciekawie, nie? A wiesz co, no czasami się dowiaduję rzeczy, o których nawet nie wiedziałem. Jako mężczyzna. Jak dobrze jest coś wiedzieć, o czym się jeszcze nic nie wiedziało. I powiem Państwu, że Die Bunte w kontekście politycznym odegrało w jednym przypadku, mi się zdaje nawet w dwóch, ale tam nie mam takiego namacalnego dowodu, odegrało bardzo ważną rolę. To jest niby tygodnik plotkarski, ale są to jednak dziennikarki tam pracujące, które nie są zwykłymi plotkarami czy jakimiś dziwnymi Barbie, tylko to są całkiem dobrze myślące kobiety, dobrze poinformowane, co się w tym kraju dzieje. I z kim należy przeprowadzić wywiad, z kogo żoną i o co się ją spytać i jak się spytać odpowiednio pana i jakie zrobić zdjęcia w ich domu. Była interesująca kampania wyborcza w Schleswig-Holsztynie i chodziło o takiego Torbena czy Torstena Albika. On był faworytem, miał wszystko wygrać, super. Ale krótko przed tymi wyborami odszedł od swojej żony i występował od tego czasu ze swoją nową partnerką. I ci państwo 5 dni przed wyborami dają wywiad, właśnie mają wywiad z Die Bunte, z taką super supą dziennikarką, dziennikarka, która naprawdę wie, co robi. Ona pięknie wprowadza, opowiadają o swojej miłości, jak się poznali, jak to wszystko cudownie. I ona tak ciągnie, ciągnie. Widać, że oni się tak upewniają w tej swojej cudowności. I idealnie jest prowadzony ten wywiad, że w pewnym momencie ona jednak przechodzi jakby w tą stronę bolesną, tak? Zaczyna się pytać o kwestie bolesne tej miłości. I ten Alwik mówi w czasopiśmie dla kobiet, że no tak, się musiał rozstać z tą żoną, bo ona po prostu nie trzymała jego poziomu. I ja widziałam, że on przegra te wybory i przegrał z takim hukiem. Po prostu to było tak niesamowite i przypominają sobie Państwo, to była taka gwiazda chadecji. On się potknął o plagiat w swojej pracy doktorskiej. Gutenberg. Powiem ci szczerze, ja uważałem, do tej pory uważam von Gutenberg za bardzo, powiedzmy, polityka, który by mógł daleko zajść. Naprawdę by mógł daleko zajść. Ale tą aferą plagiatową, no to sobie, powiedzmy, po polsku mówiąc, przerąbał. Ale słuchaj, czy on nie był już na drodze do przegranej, bo właśnie tutaj powracając do Die Bunte, on pozwolił Die Bunte, żeby robiła fotki u niego w domu. Ach to no. I wiesz co? On w pewnym momencie chyba sam był przekonany, że nie może upaść. Pewność siebie. Po prostu człowiek był w tym momencie bardzo arogancki. Myślę, drodzy słuchacze, że właśnie na tym temacie zakończymy tą naszą dzisiejszą audycję, chociaż gdybyśmy się zaczęli rozkręcać, prawda, to by jeszcze kilka godzin to potrwało.
Dlatego z mojego punktu widzenia życzę wszystkim spokojnego wieczoru, tobie też. I ja myślę, tobie też bardzo, bardzo dziękuję za nasze rozmowy, które sprawiają mi wiele przyjemności. Bardzo tobie dziękuję, Tomas. Ja tobie też bardzo, powiedzmy, to mi się podobało. Kilka nowych rzeczy się dzisiaj dowiedziałem. I myślę, że może w tym będziemy tak dalej lecieć. Zobaczymy, co na następny raz wymyślimy, prawda? Ale do usłyszenia, drodzy słuchacze. Do usłyszenia i życzymy miłego wieczoru.